Jeżeli chodzi o znaki towarowe, przyjęliśmy zasadę zero tolerancji dla wszelkiej maści podróbek związanych z zastrzeżonymi przede wszystkim przez UEFA znakami towarowymi. Te wszystkie znaki towarowe zastrzeżone są na stronie UEFA i można sobie zobaczyć. Sprzedaż tych towarów wszelkiej maści, to jest od zapalniczek poprzez różnego rodzaju szklanki, bluzeczki, ogólnie pamiątki związane z mistrzostwami Europy, mogą być sprzedawane tylko i wyłącznie przez licencjonowanych producentów i sprzedawców, którzy posiadają umowy podpisane z UEFA. Ponadto wszelkie inne marki, które będą również na rynku występowały jako podrobione, również będziemy interweniować. Musimy wziąć pod uwagę, że mogą pojawić się grupy, które będą chciały na tym euro zarobić poza, powiedzmy, oficjalnym obiegiem. Mogą być to grupy przestępcze, które będą chciały zarobić na prawdziwych kibicach, oferując super okazję z biletami na mecze euro. Oprócz fałszywych biletów możemy mieć do czynienia z fałszywymi banknotami, z fałszywymi pieniędzmi, przede wszystkim z państw euro, czyli banknotów euro. Poza tym możemy mieć do czynienia ze sfałszowanymi alkoholami różnych marek i tu bym przestrzegł kupujących, że super okazje z alkoholem mogą spowodować utratę życia czy co najmniej zdrowia. Poza tym super okazje z innymi używkami typu kawy wszelkiej maści czy papierosy, również oszczędność 2-3 zł może spowodować w przypadku papierosów może nie tyle od razu jakąś uszczerbek na zdrowiu, ale wypalenie jednego czy dwóch papierosów z tych sfałszowanych może spowodować, że osoba po prostu straci nie tyle zyska 3-4 zł, a straci całość, co kupiła, po prostu nie będzie w stanie tego palić. Następna rzecz to są wszelkiego rodzaju próby wyłudzenia usług hostelowych, motelowych, hotelowych poprzez różnego rodzaju strony internetowe. Takie strony czy takie pseudofirmy oferują miejsca, których nie ma i w związku z powyższym dobrze by było poprzez kolegę znajomego z Trójmiasta i okolic, jeżeli ktoś w naszym regionie będzie próbował wynająć miejsce noclegowe, zadzwonić, fizycznie sprawdzić, czy takie miejsce faktycznie jest, bo lepiej poświęcić kilka czy kilkadziesiąt złotych na takie sprawdzenie, niż stracić kilkaset czy kilka tysięcy złotych, przyjeżdżając do Trójmiasta i orientując się, że miejsce, które zarezerwowaliśmy, fizycznie nie istnieje, albo jest tam szczere pole, czy jakieś opuszczone budynki. Chciałbym przestrzec wszystkie osoby, które będą chciały uczestniczyć w tych mistrzostwach przed grupami przestępczymi praktycznie z całej Europy i nie tylko, które będą chciały wykorzystać dużą liczbę osób i będą montowały na różnego rodzaju bankomatach tak zwane nakładki, które powodują szczytanie zawartości paska magnetycznego, szczytanie naszego PIN-u do karty i może się okazać, że osoba, która będzie wypłacała pieniądze ze swojego konta, nagle dostanie po 2-3 tygodniach informację z banku, że w ramach rozliczenia miesięcznego, że miała transakcję całkowicie w innym zakątku świata, nie mając z tym nic wspólnego. Także przestrzegam przed noszeniem wszystkich kart w jednym miejscu, w portfelu. Przestrzegam przed zapisywaniem numerów PIN na kartach. Sugeruję, aby zwracać uwagę na bankomaty, zwracać uwagę, czy nie ma jakichś dodatkowych urządzeń zamontowanych, zasłaniać ręką PIN klawiatury, zwrócić uwagę, czy nie ma dodatkowej klawiatury zamontowanej na bankomacie. Najlepiej wypłacać pieniądze w bankomatach, które są monitorowane. Wprowadzanie do obrotu towarów oznaczonych fałszywymi znakami towarowymi, czyli de facto sprzedaż tych towarów, grozi karą pozbawienia wolności do lat 2. Niemniej jednak, jeżeli sprawca sobie zrobił z tego stałe źródło dochodu, czyli zajmuje się tym non-stop, to kara pozbawienia wolności jest nawet do 5 lat.